Będąc młodą lekarką, posuwam się na mej rubieży nieustannie ku dalszemu rozwojowi, w którego ramach rozległo się do mej przychodni niepewne pukanie. Halo? Proszę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż, pani doktor, nie da się ukryć, że osikuję. Pewnie ma pan przeziębnięty pęcherz, co jest zrozumiałym na wskutek niedogrzania substancji mieszkaniowej. Nie, wystąpiło niezrozumienie. Schorzenie me nie pochodzi od osikiwania, tylko od osikowania. O, czyli od stałego drżenia. Drżenia, jak drzewo osika, co już kiedyś podkreślił jeden z wierszów. Ach tak. A czemuż to pan nieustannie osikuje jak osika, czyli drży? Nie da się ukryć, że ze strachu. Rano widzę kolejki przed sklepami i zaraz osikuję na myśl, że mam za małe zapasy, więc staję i biorę co popadnie. Krupczatkę, baterię M20, ptibery, makaran, tłuszcze zwierzęce, czy też kawę Select. Cały Livy Grom mam już pozajmywany. Zapasy stoją na podłodze, na oknie stoją. Myszy się w mnie zalęgły, a ja wciąż grzę. Rozumiem. Cóż dalej? Potem idę do biura, a tam mnie opowiadają wiadomości mrożące w żyłach. Niektóre sam byłem, wypuściłem na wabia, a one do mnie wracają jak bomerang. Zna pani doktor, bomerang. I od razu ręce mię zaczynają dygotać. Współczuwam z panem. Cóż dalej? Wieczorem oglądam dziennik, co przedtem był taki wesoły, jak za przeproszeniem operetka, i grzenie mię się pogłębia. A jak na domiar ukaże się komentator i roztoczy perspektywę, to zęby mię zaczynają dzwonić jeden o drugi. I tak osikuję bez przerwy, a mój syn mnie wydrwiwa i mówi: co się tak, tata boli, chyba tacie padło na mózg. To jest możliwe. Zaraz obejrzę panu mózg. Tylko proszę zdjąć berecik. Za nic na świecie, bo mnie może zawiać. Proszę mi zaufać i zdać się. No dobrze, ale proszę ostrożnie. Oderwam pacjentowi od głowy berecik, który widocznie nigdy nie był zdejmywany, gdyż wypadła spod niego sznytka z serem topionym, parę petów ekstra mocnych, program telewizyjny i zdechnięta mysz, rozpleniona widocznie w zapasach. Więc syn pański wyraził się, że padło na mózg. Tak się właśnie wypowiedział. Postawił więc słuszną diagnozę, jest padło. Wyrzuciłam padło myszy do kibla, przez co nie uciskało już na mózg, i nasunęłam berecik jak wyżej. I już po wszystkim, jak się pan czuje? Pierwsza klasa! Osikowanie mię przeszło, przeżywamy wszak wielkie dni. Trzymamy się tylko razem, nie dajmy się. Jak ja dorwę tych panikarzy, to im powyrywam. I tak, słuszną diagnozą i małym zabiegiem medycznym przywróciłam człowieka do stanu, co dało mi zasadne poczucie satysfakcji i sprawdzenia się w terenie. Do usłyszenia. 60 minut na godzinę.